Witam Państwa, nazywam się Marcin Stężycki, jestem rolnikiem z miejscowości Bielewo. Kandyduję do Rady Miejskiej Krzywinia. Jestem prezesem stowarzyszenia KŁOS, które zrzesza rolników i konsumentów. Stowarzyszenie powstało po to, żeby pomagać rolnikom w działaniach mających na celu ułatwienie współpracy między rolnikami a różnymi instytucjami. Jedną z takich instytucji są Wody Polskie, gdzie ostatnio zaczęliśmy z nimi współpracować w kwestii cieków wodnych na gminie Krzywin. Jesteśmy tu akurat na cieku wodnym Lubiń B, gdzie jest ogromny problem z tym ciekiem od wielu lat i udało się nam jako stowarzyszeniu już doprowadzić do stanu, że ten ciek będzie w tym roku całkowicie remontowany. Jednym z punktów mojego programu są równe szanse dla wszystkich. Co to oznacza? Równe szanse dla wszystkich, czyli dla dzieci, które pochodzą z wiosek, niekoniecznie z Bielewa, tylko z wszystkich wiosek gminy, żeby miały równe szanse dojazdu, darmowego dojazdu przede wszystkim, na różnego rodzaju zajęcia sportowo-rekreacyjne w gminie Krzywin. Jeśli chodzi o Bielewo, to mamy tutaj dość dużo problemów związanych z drogami. Chciałbym naprawić drogi, przede wszystkim drogę powiatową, która łączy Bielewo z Bierzyniem. Od wielu lat już ona po prostu jest w planach do zrealizowania, a nadal nie jest. Budowa chodników, które umożliwią bezpieczne dojście i powrót na przystanek autobusowy dzieci, które jadą do szkoły. Ta droga też jest w nie najlepszym stanie. Aczkolwiek tutaj mieszkańcy woleliby chodnik, żeby powstał, żeby mogli chociaż z dzieciakami sobie wyjść na chodniku, bo też teraz już żadna droga nie jest mało ruchliwa, wszystkie są dużo ruchliwe. Choćby ktoś chciał dojechać pod wiatr Adama Mickiewicza, no sobie wyobraź swoją osobówką jechać tu. Ciężka sprawa, no. Jeszcze tak nie jest najgorzej. Zaraz wyjdziemy, bo to nie jest aż tak daleko. Jesteśmy pod wiatą Adama Mickiewicza. Myślę, że też to wszystko ma, ta wiata ma potencjał. Ma potencjał, żeby tu organizować. Można by było dyskutować, czy ona stoi w właściwym miejscu, czy nie stoi w właściwym miejscu, ale stoi. Stoi. Jest duża, jest zadaszenie. Bardzo mało tu się dzieje imprez. A myślę, że w najbliższym czasie jesteśmy w stanie to bardziej rozkręcić. Wnieść nowego ducha w tą wiatę, gdzie będzie można było naprawdę dużo fajnych rzeczy zrobić dla dzieciaków, dla mieszkańców, całej gminy, no bo to mają korzystać wszyscy mieszkańcy gminy. A tu są 2-3 imprezy rocznie, więc myślę, że to stanowczo zbyt mało jest. Sprawmy, żebyśmy mieli równe szanse, żeby równe szanse mieli wszyscy, nasze dzieci, nasze wnuki, żeby wszyscy mieli równy dostęp do edukacji, do sportu, abyśmy nie musieli się martwić o ich przyszłość. Możemy wszystkiego tego dokonać.